Jutro stream z golenia na zero? Wiecie, jaki jest problem? Że na kamerce wygląda lepiej niż w rzeczywistości. A co ja mówiłem? Rude fałszywe. No, taka jest prawda. Przed chwilą Karolina mówiła, że jej się podoba, a teraz mówi, że jest gorzej niż na żywo niż na kamerce. Ale co ja mówiłem? Ale mówiłem, wspominałem o tym. Rude równa się fałszywe. Jutro stream z golenia na zero? Wiecie, jaki jest problem? Że na kamerce wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Ja tak szczerze, wygląda chujowo. No, w sensie, no patrz, ja mu to dokładnie, nie będę mu wmawiał, stary, ja nie jestem z tych osób, które jak ktoś wygląda chujowo, to powiem, nie, to. Tego właśnie szukałem na tego fragmentu. Ja nie jestem z osób, które jak ktoś wygląda chujowo, będę mówił, nie, stary, mega dobrze, patrz, tutaj zadzwonił do mnie Dawid. Czekaj, gdzie to jest? Cofnij. Jest. Halo? Cześć Stasiu, mógłbyś wejść na chwilę na streama i dać swoją opinię? Stasia się boję. Stasia się boisz? Mogę, już wstaję, już robię. Stasiu będzie bezlitosny, wiesz o tym. Stasiu będzie bezlitosny? Idę, patrzę. O kurwa. No, no dobra, powiem tak, okej? Okej. Jeżeli ktokolwiek, jakakolwiek osoba powie ci, że nie jest kurwa źle, to znaczy, że kłamie. Prawda? Czyli mamiko kłamie. To tyle ode mnie powiem, wiesz? Tak było. Nie, a nie, nic więcej, coś dodać od siebie? Nie. Lepiej nie. Od siebie już chyba nic. No dobrze, Stasiu, dobrze. Dziękuję za szczerą opinię. No. Nie ma problemu. Ale jeszcze dodałem. Cześć, Stasiu. Cześć. Ale i tak, Stasiu, doceniam, bo odebrałeś. Większość osób przestała odbierać ode mnie telefony. No. No, nie dziwię się, Jak się nie dziwisz? No wyglądasz trochę, jakby był chory, no. Groszy. O, jak diables wygląda, jak archizm. No trochę tak wygląda, był chory. Ale spowiedź tak, pójdę na opalanie to trysko. Archie z Riverdale? To zakładam, że to... Archie Riverdale. Co tu się kurwa dzieje? Co to kurwa... Co kurwa, jak diables wygląda jak Archie... A co Karolina powiedziała, że wygląda jak Archie z Riverdale? Tak, no tak. To jest stary, to samo mówić, że jakby Karolina nie wygląda jak ona się nazywa? Jak ona się nazywała? Ta, co Dawid mówił, że absolutnie nie wygląda. A Merida. Tak jakby mówić, że Karolina nie wygląda jak Merida. Oczywiście, że wyglądała jak Merida. 1:1. Z taką szopą, kurwa. No, smutne. Coś tam psikają cię i będę wyglądał w ogóle już lepiej. A na ile to będziesz miał? No jutro powinieneś na zero ścina, wiesz? Nie. Baskad wraca. Wyglądać. Każda dziewczyna ci powie, że z odrostami jest inny vibe, zobaczysz. Każda dziewczyna ci powie, że z rudym to się nie chce zadawać. I bardzo dobrze. O, widzisz? Temu wystarczy. Pierwszy dowód w sprawie, dlaczego Karolina zrobiła. Pierwszy każda dowód. Każda dziewczyna ci powie, że z rudym to się nie chce zadawać. I bardzo dobrze. I Karolinka mu wystarczy. Dobrze? Dobra, Dawid, posłuchajmy teraz. Słuchajcie. Musimy unieważnić plan Karoliny. Ona cię karmi hot dogami, robi cię na rudo. Dawid, jest całe życie przed tobą jeszcze, kurwa. Tak, Stasiu, może się spotkajmy i opuśćmy plan działania. Boję się, że sam nie będę mógł przyjść, więc musisz jakieś słowa dobre dobierać. Dawid, kolejna rzecz, to będą takie przyczepiane na łańcuchy kule u nogi, żebyś za daleko kurwa nie odszedł. Dawid, to już będzie tylko... Dawid, musimy się spotkać koniecznie. Podjadę pod ciebie. Dobra. No.
A ty zaraz się palisz? Ta, ta, ta. Dobra, dobra. Ta, ta, ta. Co to jest, Aleksandra? Ja pierdolę. Jezus. Co to? Nie można. Jeden do jeden, brawo. Wiesz, co mi się przypomniało? Danielu, mam dla ciebie złą wiadomość. Rozmawialiśmy z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa. Wszyscy oglądamy streama i niestety twój wstęp do miasta został oficjalnie wycofany, dlatego musisz rozwiązać tą sytuację, ponieważ no niestety... No, no wiesz, jak wygląda sytuacja. Wiesz, jak jest. Znasz tę sytuację. Możesz próbować uderzać do komisarza Krakowa. Tutaj tak nawet nie wygląda to jeszcze. To wygląda po prostu, jakby ci światło inaczej padało. Tutaj to jeszcze aż tak nie wygląda, stary. To... Siemano, siemano. Siemano, papa. Dobra, widzę, ostatni telefon. Jeszcze spróbuję jeszcze raz do... A zobaczmy, jak z daleka wyglądamy razem. Znaczy, jak będzie... Wiesz... Jak kurwa rodzeństwo wyglądałem. Ja pierdolę. Dwójka chorych przyszła. Ja pierdolę. Sweet Home Alabama. Dwóch fałszerzy na streamy. Insane. To jest... Hej, wiem, że od dzisiaj nie zadajesz się z Rudymi. Rafi, ja nigdy się nie zadawałem z Rudymi. Teraz po prostu Dawid dołączył do kręgu ludzi, którymi się nie zadaje. No to jest... To tyle się zmieniło. To tyle się zmieniło, tak szczerze. Jezus. Zrobiłem coś głupiego, wstyd mi za to, przepraszam za to. Jak będzie oglądał klipy, to zrozumiesz? Co? Cydens klasyka, Boże, widzisz i nie grzmisz. Nie przejmuj się, chłopie, to nie twoja wina, że natura ci poskąpiła. Szkoda tylko, że dowiadujesz się o tym w takich okolicznościach. No prawda, prawda, prawda. Jak to mówi inny klasyk, Lipciu? Boże, czy ty to widzisz? Boże, czy ty to kurwa widzisz? Piotr, dziękuję za 4 miesiące. No kurwa, no nie. Czekaj, jak to wtedy było? To jest chyba to. Tak, to jest to. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Jezus. Amix, dziękuję za 12 miesięcy, dziękuję bardzo. Prawie roczek, dziękuję ślicznie. No jest jak jest, no co ci mam powiedzieć, no. Zamknę to, bo mi smutno się. O Boże, znowu Dawidek mi się wyświetlił tutaj kolejny. O, muszę sobie zmienić zdjęcie w ogóle, jak będzie do mnie dzwonił, żebym wiedział, że kurwa Rudy do mnie dzwoni. Jak Dawid zawsze narzekał, że nie może się do mnie dodzwonić, powiem tyle. Teraz nie masz szans, żeby się do mnie dodzwonił. Stary, bierz białego wana z chłopakami i porywajcie go na Hawaje. Dawida, wypadałoby.